Siemano, z tej strony Kosiorski. Dzisiaj przedstawię Wam nowy Guild War, który mi się podoba jednak. Był poprzedni filmik, który go skejtowałem, bo wtedy był on jeszcze taki niedopracowany. Był jeden dzień na przygotowania, teraz jest tydzień, więc cała moja drużyna dała radę zrobić team. To jest podsumowanie, jakby codziennie jest walka z losowymi pięcioma gildiami, jakby pomiędzy nimi walczymy. No i zbieramy punkty z dnia na dzień. I na początku chciałbym pochwalić moją gildię, ponieważ no, dużo osób jak widać nie gra. Jest takich, że ponad 10 dni nie gra, jako że nie jest to full, no to ich po prostu jeszcze nie klikuje. Jeżeli to oglądacie, to jest na wasz czas, żeby wrócić. Ale generalnie ci, co grają, bardzo się zapisali, zobaczcie. Możemy sobie zobaczyć, kto jaki ma ranking. My jesteśmy na trzeciej pozycji, ale jeszcze będziemy walczyć. Zobaczcie. O, proszę bardzo, jakich mam dobrych, mocnych zawodników. 20 tysięcy punktów. Teraz. No, fajnie, fajnie. I to jest osoba, która jakby zaczęła na tym serwerze, bo ma K przed nickiem, więc bardzo fajnie. Ili Aden również. Także fajnie, że jest sporo jeszcze osób, co zaczęło ze mną. No i walczą. Dobra, generalnie o co tu chodzi. Ja tutaj daję buffy, przede wszystkim tu lider, codziennie może dodać kilka buffów, znaczy no zbieramy te i buffujemy, po prostu ja dodaję HP i atak na slot. Czyli jeżeli będziemy walczyć w danym miejscu, to będą dodatkowe bonusy. Ja przeważnie dodaję tylko atak i def, atak i HP, ponieważ to jest dosyć duży bonus, a reszta są dosyć nikłe bonusy, dosyć małe i nie wydają mi się, żeby były potrzebne. Na razie idę taktykę, że wszędzie idę mniej więcej po równo. Oczywiście mógłbym na przykład tak jak teraz zrobić jeden dosyć mocniejszy, o później się zwiększa cena i wtedy gracze by mogli sobie zrobić w tym miejscu słabszy team, ale tutaj jest taka fajna sprawa, że nasze teamy się zapisują, jak raz zrobicie komplet teamów, to potem już codziennie możecie tym samym walczyć. No ale przeciwnicy się zmieniają, więc nie ma co się tego trzymać. W prawym dolnym rogu mamy Fort Info, Hide Info, ukrywamy albo pokazujemy i zobaczcie, mamy informację, ile jest powera w danej wieżyczce i ilu jest przeciwników. Przykładowo tu mamy 15, możemy sobie ich wszystkich przejrzeć. Na końcu są przeważnie najgorsi, najcięższy team, no ale generalnie coś tam można powalczyć. Dwa buffy aktywowane, nasz team jaki ja tu wcześniej użyłem jest taki. I tu jest kolejna sprawa, pet. Pet jest mega ważny, bo zawsze go możecie użyć. Jak tworzycie team, bo tu na początku przez ten tydzień ustawiamy teamy i tam jakby chyba możecie użyć tylko raz peta. Tak, i resztę ustawiacie jak idzie, jak mi się wydaje, już nie pamiętam. A teraz jak walczę, cały czas walczę jednym petem, czyli pet jeden wymaksowany jest mega ważny. No i dobra, walczymy, skipujemy. No bo to od razu nie ma, no nie ma nawet pol lądu, po prostu skipujemy. Czy mi się to nie zacina za bardzo? Kurczę, blaszka. Na szczęście tu się nie ma za bardzo co zacinać czy nie zacinać. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Wygraliśmy aż 13 walk na 15. I tu jest na przykład 21 przeciwników i jest taka sama sytuacja. Walczymy, team już wcześniej ułożony. Zobaczcie, tu nawet mam jakiś beznadziejny team, który tu nawet nikt nie ma prawa nic zrobić, ale ze względu na peta ja wygrałem aż 14 walk, bo pet dodaje dużo ataku defa i w ogóle. Ale polecam sobie z tym powerem i jak chcecie być dokładni, to lepiej sobie ułożyć team, zobaczyć, że no o, tu są na przykład słabi przeciwnicy, wystarczy mi taka drużyna. Ale ja już jadę tym, co mam ustawione, bo wszędzie mam mniej więcej po jakiejś postaci mocnej, żeby coś ugrać. I tak to wygląda. Także sobie walczymy z każdym. A i czemu mam takie słabe teamy? Bo jakby jak użyjecie raz teamu, to nie możecie go potem drugi raz używać. Zobaczcie. Postacie Garudę E5, jak użyłem, to już jej tutaj nie mam. Tu na przykład jest taki mega słaby team. No ale pomimo to 5 zwycięstw jest. O, tutaj na przykład mam Horusa. No i później już Horusa nie będę mógł używać. 13 zwycięstw. Tutaj mam... No tutaj za bardzo nikogo nie mam ciekawego, a jest dużo przeciwników, więc szkoda tam troszeczkę zabrać. Tu jest Aidan. No można te teamy, tak jak mówiłem, sobie cały czas zmieniać, ale ja tylko, że już mam ustawiony wcześniej, mam tą swoją jakąś tam ustawienie, to się jego trzymam. No i to jest też duży plus, żeby mieć trochę postaci na setnym poziomie, żeby one mogły używać skilli. Tak jak tutaj walczę, no to oni mają level 1, to za dużo nie zdziałają.
Znaczy, nawet Petim doda dużo statystyk, ale no, skilli nie użyją. No i reszta teamu atakujemy. Ile wygranych? 11. No mało, a tu dużo było dosyć słabych przeciwników. O, możemy na to obejrzeć tą walkę, ale nie ma co. I dobra, i tak gramy codziennie, aż się zakończy ta faza. Zobaczymy punkciki teraz. W tym momencie jesteśmy numer 1 po walce. Tutaj, jak widać, trochę punktów nabiłem. No ale przeciwnik też może nas jeszcze dogonić, więc nie ma co się zobaczyć. Nawet serwer drugi. Ciekawe, jak to ich losuje. Nawet serwer 643. I ja tym sposobem też wybrnąłem na top 1. Także zobaczcie, tu jest aż 12 osób. No co prawda jeden nie walczy. Ale chciałbym jeszcze raz pogratulować wszystkim, którzy tu wzięli, podziękować, którzy tutaj wzięli udział i walczą w tym evencie. No bo tak jak mówię, no będą to jakieś ciekawe nagrody. Nawet bardzo, zobaczcie, w tym momencie byśmy dostali 7000 tego. Jak ktoś nie ma, to jeszcze ta, jak to się nazywa, obramówka. Obramówka też jest w PvP Celestial Island. Mhm, dobra. To tyle. Także dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, powodzenia i zapraszam do grania Guild Warów.